Cześć, tutaj Remi z kanału Lilac Weeks. I dziś wam opowiem, co przeczytałam w październiku. To nie powinno trwać długo, bo skończyłam tylko 3 książki. Ponieważ przez jakieś pół miesiąca próbowałam skończyć Zbrodnię i Karę. I mi się udało. Ale chyba zajęło mi to dość długo. A przez kolejne pół miesiąca próbowałam przeczytać Wesele, którego nie skończyłam i pewnie nie skończę do maja. Więc po prostu to zignorujemy. I tak. Zbrodnia i Kara. No, oczywiście była to moja lektura szkolna. Wiecie, w sumie nieczęsto się omawia powieści, przynajmniej u mnie w szkole, czy tam nie na lekcjach. Więc to było takie trochę nowe doświadczenie, bo nie wiem, czy od dżumy omawialiśmy jakąkolwiek powieść. Więc to było coś nowego. Nie wiem, czy to omawianie właśnie jakby sprawiło, że bardziej mi się podobało, czy mniej. Nie jestem w stanie tego stwierdzić, myślę, że to niepokojące. W każdym razie było ok. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Temat jakby powieści jest dość specyficzny i tak naprawdę nie wiadomo, czy powinniśmy kibicować Rodionowi w jakby ukrywaniu swojej zbrodni, czy właśnie liczyć na to, że ktoś zaraz odkryje, że popełnił zbrodnię i go okaże. No to jest ogólnie śmieszne, no bo wiadomo, że Rodia zrobił coś super, super złego, co jest w ogóle nieakceptowalne w żaden sposób i jakby jeżeli ma się jakiekolwiek poczucie moralności, to się wie, że to jest złe. Ale są momenty, w których autentycznie jakby utożsamiamy się z Rodią, nawet nie w sensie takim, że na przykład przeżywamy jakieś podobne rzeczy wewnętrznie i emocjonalnie, tylko jakby w spotkaniach z innymi postaciami, które są tak jakby złe, jakby na zupełnie innym poziomie. Po prostu są ohydne, jak na przykład z Fiedrygajwów. Aż zaczynamy jakby usprawiedliwiać Rodię, bo po prostu wydaje nam się sympatyczniejszy niż oni. Kolejna rzecz, którą skończyłam w październiku, to był audiobook, którego odsłuchałam. Wow, Remi, that was smart. I okładkę tej książki wstawię wam tutaj i to było The Poet X Elizabeth Acevedo, jeśli się nie mylę. Podobała mi się ta książka naprawdę bardzo mocno. Chociaż myślę, że to, że odsłuchałam jej w audiobooku, miało duży wpływ na to. Ponieważ po pierwsze autorka sama czyta tę książkę, bo ogólnie to jest napisane jakby w formie poezji, że jakby rozdziały są tak naprawdę wierszami. I jakby to, że autorka no, wie, co miała na myśli i co chciała przekazać i w jakiej jakby formie i to ona to czyta, to sprawia, że to jest jakby bardziej zrozumiałe na pewno. Ojej, jaki fajny piesek tam biegnie. Albo takie śmieszne nogi. Ale szczerze mówiąc, no przez dużą część czasu to nie brzmiało rzeczywiście jak taka poezja, tylko bardziej jak po prostu ładnie, czasami lirycznie napisane zdania prozą. Więc myślę, że gdybym czytała tę książkę fizycznie i rzeczywiście widziałabym te entery co chwilę, to by mnie to irytowało. Ale przez to, że jakby słuchałam audiobooka, który w ogóle właśnie czytała sama autorka, to nie było to aż takie rzucające się w oczy. Więc to mi się podobało. I jeszcze jeden aspekt, a mianowicie taki, że w tej książce występuje taki motyw poezji slamowej, no czyli jakby poezji mówionej, dosłownie mówionej. Więc myślę, że właśnie dużo dało też to, że rzeczywiście dotarła do mnie w formie mówionej. Nie wiem, bardzo mi się podoba jakby cały ten koncept, że rzeczywiście główna bohaterka pisze te wiersze, ale tak naprawdę pisze je dlatego, że kiedyś je opowie. I kiedy ja je słyszałam jakby uszami, a nie oczami, to było inne doświadczenie. Nie rozumiem, co mówię. Mam nadzieję, że wy zrozumiecie trochę więcej. Ale ogólnie to jest historia nastolatki, która ma na imię Xiomara. Pochodzi z latynoskiej rodziny. Nie jestem pewna co do konkretnej narodowości jej przodków. Mieszka w Nowym Jorku. Ogólnie jej rodzina jest bardzo religijna. Ona i jej brat bliźniak są uznawani za taki cud swoich rodziców, ponieważ ich rodzice bardzo długo starali się o dzieci, czy coś w tym rodzaju i w końcu dość późno jakby urodziły im się bliźniaki. I Xiomara ogólnie jest dość twardą dziewczyną, ona zawsze broniła swojego brata, biła się z ludźmi i nigdy jakby nie wahała się też ich zwyzywać albo coś takiego, kiedy podskakiwali jej albo właśnie jej bratu. Ale mimo tego wciąż jest bardzo wrażliwa, no i właśnie przez poezję wyraża siebie. I jakby no przez całą tę książkę poznajemy zasady, na jakich jakby działa jej dom i jej rodzina. No i to ogólnie nie jest łatwa sytuacja, bo jej mama jest naprawdę bardzo surowa i bardzo religijna i na przykład zabranie jej w ogóle spotykać się z jakimikolwiek chłopcami albo coś w tym rodzaju i uważa, że na przykład w
wszystko, co robi, powinno być jakby skierowane do Boga. Więc to jest trochę taka opowieść o trudnej rodzinie i właśnie o odnajdywaniu samej siebie przez Siemarę. Sam audiobook był bardzo krótki, bo miał chyba trochę poniżej 3 godzin nawet, więc książka też ogólnie raczej jest krótka i szybka w czytaniu. Ale mimo tego przywiązałam się do bohaterów, no i rzeczywiście zależało mi na tym, co się dzieje u Siemary i jej brata, i zależało mi na tym, żeby właśnie zrozumieć tę rodzinę, więc myślę, że to no dobrze i że to świadczy jakby o no po prostu czymś, że książka była dobrze napisana i myślę, że właśnie też poruszyła dużo ważnych tematów, więc ogólnie polecam. To są około 3 godziny z życia tak naprawdę, a możecie posłuchać bardzo ładnej historii, bardzo ważnej historii. I tak, w którymś momencie miałam łzy w oczach, kiedy no, przy takiej jednej scenie, nie będę spoilerować oczywiście. I ostatnia rzecz, jaką udało mi się skończyć rzeczywiście w październiku, to było History Is All You Left Me Adama Silvery. Przeczytałam tę książkę po angielsku, ponieważ moją polską wersję, którą otrzymałam od wydawnictwa Unia, dzięki, pożyczyłam którejś z moich koleżanek i jeszcze jej nie odzyskałam i stwierdziłam, a dobra, to jak będę chciała zacząć, to przeczytam po angielsku, no i zaczęłam ją po angielsku. I skończyłam po angielsku. Wow, Remi, shocking. Okej, okay, that's going to be complicated, so like, focus. Griffin miał lepszego przyjaciela, w którym się zakochał. I byli przez chwilę parą. Fajnie, fajnie, super. Potem działy się rzeczy. Jego chłopak, w sumie były chłopak, nie żyje. Akcja zaczyna się trochę przed pogrzebem Theo, który się odbywa właśnie w Nowym Jorku, chociaż on wcześniej wyjechał do Kalifornii. I na ten pogrzeb przyjechał również jego jakby obecny, że tam ostatni chłopak. Więc to jest tak naprawdę historia o właśnie radzeniu sobie z żałobą. No bo jakby oczywiście Theo był dla Griffina bardzo ważną osobą, zarówno jako przyjaciel i chłopak. I Griffin jakby, żeby poradzić sobie z tą żałobą, zaczyna taką relację z Jacksonem, gdzie pomagają sobie jakby właśnie przeżyć tę śmierć tak ważnej dla nich osoby, jakby uczcić ją i opowiedzieć wszystkie historie sobie nawzajem, żeby poczuć się trochę bliżej Theo, kiedy już go nie ma. Więc to było smutne. Chociaż tak naprawdę ta książka była dość zaskakująca, bo nie skończyła się tak, jak myślałam, że się skończy. I ogólnie zaskoczyła mnie w paru aspektach, co było jak najbardziej pozytywne. O wiele bardziej podobała mi się niż raczej Szczęśliwy niż nie Adama Silvery. No tego samego autora, nie wiem czemu powiedziałam 2 razy jego nazwisko. Bo bohaterowie chyba byli po prostu sympatyczniejsi. Przez całą książkę rozdziały zmieniają się pomiędzy teraźniejszością, kiedy Theo już nie żyje, i przeszłością, kiedy Theo jeszcze żył i jakby Griffin opowiada jego, ich wspólną historię. Jakby przywiązujesz się do bohaterów, ale jednocześnie wiesz, że jeden z nich nie żyje, a drugi ma złamane serce przez to i to jest takie quite emotional, I would say. No oprócz tego, oni po prostu oboje są takimi nerdami. I to było takie piękne, bo jakby Griffin był tym nerdem, który lubi fantastykę, a Theo był tym nerdem, który lubi science fiction i razem tworzyli tak zgraną parę, że to było po prostu najlepsze, co mi się przytrafiło w życiu. A potem jeden z nich umarł. Więc znów bardzo się przywiązałam do bohaterów, zarówno jakby tych obecnych w książce i tych, których już w sumie nie ma w czasie teraźniejszym. I rzeczywiście na początku się popłakałam, raz czy dwa. Ale tak naprawdę ta historia na końcu nie jest aż taka smutna, więc przynajmniej dla mnie nie była. Chociaż spodziewałam się właśnie, że będzie na odwrót, że na koniec będę ryczeć jak dzieciak, a na początku będzie takie okej, spoko, spoko, co z tego wyjdzie. Ale było na odwrót. Chociaż zakończenie bardzo mi się podobało, jakby samo zakończenie, zakończenie, ale ogólnie druga połowa książki też bardzo mi się podobała. To, że rzeczywiście była zaskakująca i że to nie było to, czego się spodziewałam. No i po prostu ta książka zostawiła mnie jakby z zupełnie innym poczuciem po skończeniu jej niż raczej Szczęśliwy. I mimo, że też były tam takie niezbyt fajne sytuacje i jakby skomplikowane i trochę dziwaczne, takie wiecie, że się zastanawiacie, co tym dzieciakom strzeliło do głowy sytuacje, tak samo jak właśnie w raczej Szczęśliwy, na przykład z Genevieve czy coś, to nie było to aż takie niewiarygodne i dziwne dla mnie. Jakby te dziwne zachowania były jednocześnie zachowaniami, które jakby potrafiłabym sobie wyobrazić w moim życiu, wśród moich znajomych, czy coś takiego. Nie wiem, czy to, co mówię, ma sens. Autentycznie jestem tak zmęczona, że nic nie ogarniam. A już skończyłam w sumie mówić o tych książkach, więc już się zamknę, już
nie będę, nie wiem, próbować mówić na siłę, dobrze, dziękuję. Więc dzięki za uwagę, piszcie mi w komentarzach, co wy przeczytaliście w październiku, albo czy czytaliście którąś z tych książek, o których ja mówiłam. I do zobaczenia w kolejnym filmie.